Okej, dzięki, więc jak mówię, teraz kiedy mu zapłacimy 200 klejnotów, to on uaktywni tutaj te oto tłoki, które nam umożliwią dostęp do dalszej części tego poziomu. Ale coś jeszcze powiesz, widzę? I haven't made such easy money since the sorcerers bought that mayonnaise for sunscreen. Aha. Takie info. I teraz już się dostanę trochę tutaj dalej. Myślałem, że spadnę, bo tak wiecie, bez skoku to pokonałem, ale jednak się udało. Remember, to get your longest glide, press the X button at the very top of your jump and use the trigger. O Jezu, wiem! Wiem! Gro, wiem! Najpierw kurczę, co tam mówił? Cirrus mówił o tym! To wiecie, jedna z tych duszków, wróżek, no, z tego poziomu nam mówiła o tym, że możemy latać. Jeszcze Hunter mówił, jeszcze raz Zoe mówi po raz kolejny, no tego już trochę jest zbyt dużo. Oni cały czas powtarzają, że możesz zrobić to i tamto, że możesz latać i cię wnieść w dół. Ale ja o tym doskonale wiem, bo już słyszałem za pierwszym razem, kiedy no mniej więcej Hunter mi to wyjaśniał w Spyro 2, więc naprawdę nie wiem czemu oni mają taką potrzebę tłumaczenia tego samego tyle razy, jeden po drugim. I ciebie się też szybko pozbędę. Na tych poczekam, o tym myślałem, że... Myślałem, że zdążę jakby zahamować się za nim, a nie przed nim, więc myślałem, że już go zranię, że już go zabiję, ale jednak no, trochę za wcześnie tą szarżę przerwałem. No, ale trudno, to była kaczuszka, ona nam dała żółtego motyla, który no, nas uzdrowił. I tutaj mamy Fluffy. A więc skoro no, Fluffy mówi, że mamy aktywne tłoki, to teraz być może uda się im wszystkim znowu uaktywnić generator chmur. Który, jak widzimy, był zatkany przez kolejne smocze jajo. Dokładnie, jak mówię, kolejne jajo tym razem w tym jajku jest Henry. Który merda ogonem jak pies, no ale cóż, sympatyczne stworzonko. Więc tak, teraz widzieliście, że Fluffy weszła przez ten portal. Czemu to już się okaże za chwileczkę. A my w tym czasie wejdziemy teraz do tamtych oto wrót tutaj. Takie oto, wiecie, takie czarne wrota z tymi gwiazdami, takimi, nie wiem, niebieskimi takimi kreskami. Otóż takie wrota, takie portale, one nas zaprowadzą do jakiejś innej części tego poziomu. Jakby takiej części pobocznej i w takich częściach też zawsze się będzie znajdowało więcej jaj. Znaczy, no może prawie zawsze, jak tak o tym myślę, że prawie zawsze w takich częściach pobocznych będą do zdobycia kolejne smocze jaja. I też zazwyczaj w takich miejscach będą jakieś nowe dla Spyro wyzwania, które on musi ukończyć, żeby takie jaja tutaj zdobyć. I oto jest jedno z nich, które nam wyjaśni, na czym, no... Które tutaj taka kolejna wróżka nam wyjaśni, na czym to wyzwanie będzie polegało? A więc to mówi o tym, że wygasło im słońce i potrzebują tutaj stworzyć nowe za pomocą trzech słonecznych nasion, które widzimy tutaj przed nami. Takie oto ludki, takie jakby prawie że emotikonki, tylko że takie płonące. Płonące słupem ognia! Więc tak, teraz musimy teraz ich zaprowadzić do jakby takiego miejsca, gdzie muszą się oni zgromadzić. To jest od tam na górze, widzicie, że on tam skoczył i to już jest miejsce, gdzie musimy takie trzy nasionka zgromadzić. Muszą one tam się wszystkie zebrać, żeby móc stworzyć się nowe słońce. I tak, my w tym czasie jeszcze jednak zbierzemy tutaj kilka krajów okolicy, żeby potem już tego nie musieć robić. Jeden będzie tutaj, też całkiem łatwo go pominąć. Powiem szczerze, miałem z tym kłopoty podczas sesji próbnej. Jeszcze co nieco widzę tutaj, to jeszcze kilka zielonych i kolejne takie naszynko z chyba też... Się nie patrzyłem, czy to był zielony czy niebieski. Chyba niebieski, ale już pewności nie mam. Więc to chyba wszystko, teraz pójdziemy po kolejne nasionko.
A czy możemy je stąd wydobyć albo za pomocą tego guzika, albo po prostu możemy w nie tutaj dmuchnąć ogniem? I tak, musimy ich tam szybko doprowadzać, bo inaczej widzicie, że oni się wypalają. Jak się wypalą, to oni im się z powrotem pojawią na początku jakby tej całej ścieżki. No i wiecie, jeden będzie trudniejszy do zaprowadzenia od drugiego, więc ten poziom trudności się tak cały czas trochę nieco podnosi. Tu szybko trzeba będzie iść, tu szybko. Okej, to na pewno szybko, bo już widzicie, że od razu ta właśnie pala, że tam daje znać, że już gaśnie. Ale już mamy go też zaprowadzonego. I takie trzy nasionka stworzą. Wielgachne słońce. I Cumulus za to wyzwanie daje nam kolejne jajo z Lulu. I to w sumie wszystko na to miejsce, na tą część tego poziomu, na tą część chmurzystych iglic. Tylko, że może jeszcze coś przegapiłem, pewności nie mam, ale jeszcze się upewnię. Chyba zebrałem wszystko, więc mogę już stąd iść już na serio, więc już się udaję w stronę tych wrót. I przejdziemy przez kolejne wrota, które będą o tam nad nami. A w nich kolejne wyzwanie. Właśnie tu będą jakby takie, nie wiem, dwa wyzwania. Tam widzicie też, że jest taki jakby złodziej z jajkiem tutaj z lewej. Jego musimy tutaj złapać, żeby móc to jajko oczywiście odzyskać, więc go złapiemy. Przynajmniej spróbujemy. Więc zobaczymy, kiedy będzie taki moment, że będę mógł miarę tą trasę ściąć. O, tu jakoś chyba będzie możliwość tylko złapania. Uda się? Nie. O, udało się! Okej, myślałem, że jednak będzie trochę zbyt daleko na prawo oddalony. I w tym jajku jest Brian. Kolejne smocze dziecię? Też musiałem oczywiście to powiedzieć. A czy nie, szczerze ja wam powiem, ja nie jestem fanem serii The Elder Scrolls. Po prostu nie wiem, jakoś osobiście w ogóle nie jestem fanem takich, nie wiem, takich wiecie, nie wiem, klimatów takich, nie wiem, średniowiecznych, że wiecie, rycerze, zamki, smoki, no chyba, że Spyro, no to wiecie, jeszcze to jest, to jeszcze oczywiście wytrzymam, ale takie, wiecie, takie smoki, takie, wiecie, na takie do bólu, przy takim motywie do bólu średniowiecznym, to już tak trochę mi nie pasuje po prostu. Chciałem powiedzieć paśnie, nie wiem czemu. Jakbym myślał, że mówienie pasi, a nie pasuje, jest fajnie, że to czyni mnie fajniejszym, coś takiego, nie mam pojęcia. Tu jeszcze chyba będzie parę klejotów, które mogę przegapić, więc może też je trochę poszukam. Ale mi się już nie wydaje, że coś tu jeszcze będzie leżało, więc już się udam do kolejnego tego duszka, chochlika, wróżki, która tam na nas czeka. Z kolejnym wyzwaniem. A więc Stratus, tak też w ogóle, no, te wszystkie stworzonka mają, jak widzicie, nazwy po chmurach. Wiecie, był Stratus, Nimbus, Cirrus, tam jeszcze był chyba jeszcze Cumulus, jak się nie mylę. No był tylko jeszcze Fluffy, który, no nie wiem, czy jest taka chmura jak Fluffy, szczerze w to wątpię. A też takie imię było wśród tych stworzonek. I tak, nasze wyzwanie będzie polegało na obudzeniu tej chmury tam na środku tej części poziomu. I musimy to zrobić za pomocą pozbycia się tych oto jakby dusz, tych duchów, które też pewnie pamiętacie, że były w tym Spyro dwójce. I kiedy się ich pozbędziemy, to wtedy będą dzwoniły dzwony, które obudzą tą chmurę. No, udało się ledwo, co w sumie. Już się kończył ten super lot, ale jednak się udało. Za jednym zamachem. I z tego jajka wykluje się Jake.
imię, jak chociażby Super Genius, pewien let's player anglojęzyczny, jeżeli ktoś kojarzy, no szczerze to sam nie wiem. Mój drugi ulubiony let's player anglojęzyczny, Super Genius, wiecie, Poczuga Conroy'u oczywiście. Ale już mamy tu wszystko załatwione. Ale jeszcze mi zostało, jak się mylę, jeszcze jedno jajko i będzie, o widzę je dokładnie tam na górze, za tamtym skrzydlatym, uskrzydlonym nosorożcem. Więc teraz tam się spróbuję udać, tylko tak kombinuję, że jak... Tak, coś się chyba dostawało jakoś tędy, tu jest jakby taki zapewniony dostęp do jakby poprzedniej części tego poziomu. No to jest właściwie taki wręcz początek tego poziomu, jak tak patrzę, że tu dopiero zaczynaliśmy. No więc teraz poszukamy miejsca, gdzie możemy się do tamtego jajka dostać. No tam jeszcze widzę parę innych nosorożców na górze, więc tam też przejdziemy. Więc teraz po zdobyciu tego jajka od Fluffy, tu się tam też mniej więcej aktywuje taka oto trąba powietrzna. Jeżeli tylko Spyro z niej skorzysta, dziękuję bardzo. Tu jest, widzicie, kolejna butelka z motylem. Jak mówię, ich jest całkiem dużo, całkiem łatwo się je ogólnie zdobywa, to nie było aż takie trudne do powiedzenia. Tu jeszcze gromadka tych z tarczami, tych całych tarczowników. I co nieco jeszcze do zbierania. I teraz segment z tymi oto jakby twarzami płonącymi ogniem, nad którym można przeskoczyć, albo też można poczekać, aż przestanie płonąć. I tu szybko do siebie. Nie da mi się zmuknąć na taką cenę. No on w górze spadł w przepaść, kurde, no to musi na pewno boleć. Jak mówię, tutaj jednak z kolei no, przyznaję, że ten podmuch od tego nosorożca mógłby być groźny, bo to już wiecie, już jest taka oddzielna platforma i wokół nie tylko wszędzie przepaść, nic więcej w sumie, więc tu ten gość już mógłby być taki dosyć groźny. A my odbierzemy jajko z Claire. Jakoś dziwnie dużo tęcz w tej grze, wiecie, była Bianca, tu jest wiecie, jest ta sama Claire z tęczą. Oj, tu przy okazji jest brakujący klejnot, którego tak myślałem, że będę szukał, a jednak się trafił, bo widziałem jego błysk z daleka, więc się naprawdę wygodnie składa. Więc mam już każde jajko i klejnot zebrane, więc ten poziom też już jest ukończony, tu już więcej nie będę się wracał. I w związku z tym możemy stąd spadać. A więc portal jest tutaj. I cutscenka zatytułowana Drugie ostrzeżenie. It's the scary sorceress. I've warned you already. This place isn't safe for small dragons and pussycats. Thanks, but I think we can look after ourselves. Try looking after this! Come back when you finish witch school, okay? Say, is it just me? Is she kind of cute when she's angry? Nie wiem czemu, ale mi się zdaje, że muzyka wyrobiście nie pasuje do kasenki, która tu grała. Taka muzyka była zbyt spokojna, nie wiem. Ale tak, Bianca zapostrzega, że o, mamy, że zawróć. I no, oczywiście my tego, my się jej nie posłuchamy. I na dzisiaj właściwie już ten let's play skończę. Mamy zaliczone całe źródło świtu, całą turnię Shilly i całe chmurzyce iglice. Więc na dzisiaj już ten let's play skończę i następnym razem w tym let's playu mniej więcej wejdziemy do Słonecznej Willi, do której portal jest tutaj. A na dziś wszystko, dziękuję za uwagę, CDDZO, na razie i cześć!